I uwaga, my już gramy, fura ludzi, ale w ten sposób tutaj pracujemy, czyli jeszcze trwa 2015 rok. Uwaga, witamy do Polski, wszyscy machają! Okej, dziękuję bardzo. Ja będę mówił, uśmiechy na twarzy muszą być przez cały czas, ponieważ zanim będziemy grali dla was, bo na tym wszystko polega, że przyjeżdżają do nas sztaby i my im nagrywamy takie zajawki, które oni później puszczają na swoich Facebookach, to jest wszystko adresowane dla nich. Ale teraz jesteście na ogólnopolskiej, ogólnoświatowej antenie naszego Facebooka, naszych stron internetowych, czyli witamy was bardzo gorąco, będzie was oglądał w sumie cały świat, bo mamy mnóstwo wejść. Dziękujemy za wszystkie wasze komentarze, dziękujemy za aktywność. No coś, co się dzieje obok nas, jest czymś nieprawdopodobnym. Nie myślałem, że 24 finał, myślałem, że ta moc będzie na 25 finał, ale ta moc już jest teraz, 24 finał, więc moi drodzy, dzisiaj muzycznie mrozu, bo jak nie my, to kto? I wiadomości najświeższe. Aukcje WOS po RGPL 230 tysięcy złotych, 186 złotych, 4979 aukcji. I to się zmienia dynamicznie. Przez cały czas dorzucacie także wy swoje aukcje, ale mamy aukcje od serca, czyli naprawdę rzeczy przepiękne. Non-stop ktoś przychodzi. Dzisiaj, kiedy byłem rano, był syn Kuronia, czyli wnuczek Jacka Kuronia, który gotuje, napisał książkę kucharską i ta książka jest na samym dole. Umówiliśmy się, że soli niedużo, bez cukru można się obejść. No, to jest dla mnie bez sensu, ale niech wam będzie. Bez cukru można się obejść, soli tylko troszeczkę tyle, ile trzymacie w dwóch palcach. Pamiętajcie także o tym, że reklamujemy i mówimy o tym bardzo dużo, a o udziale w Young Driver Experience, czyli mamy przebitki. Zobaczcie, na czym to polega. Czekamy na zapisy rodziców i ich dzieci. Trzeba mieć minimum 1,45 m. Ile masz wzrostu? No już byś chyba, może byś się załapała. 1,45 m, czyli wielki pokaz sprawności jazdy najnowszym Porsche 911 oraz Porsche Panamera. To wszystko będzie się odbywało podczas finału pod Pałacem Kultury i Nauki, czyli w centrum Warszawy. Ruszamy o godzinie 13.45. Dobrze mówię? Poprawiacie mnie, orkiestra Dęta i rusza nasz bieg. To jest koszulka biegowa. 5000 takich koszulek, śmieje się cały czas Dolsk. 5000 takich koszulek, zobaczcie, już w Warszawie zostało wykupionych. Cegiełka 25 zł. Przez cały czas pieniądze w całości przeznaczone są na zakup pomp insulinowych dla kobiet, które są chore na cukrzycę. Dzięki temu rok temu 10 pomp takich mogliśmy kupić, a do tej pory nasz program kupił kilkaset takich pomp. A więc już w Warszawie miejsc nie ma, ale pamiętajcie o tym, że u was, tam gdzie organizujecie finał, możecie takie biegi organizować. My wtedy bardzo chętnie wysyłamy wam koszulki dla kilku biegaczy. Można je wylicytować, tak żeby pokazać zdrowie. Zdrowym ciele, zdrowy duch. Ponad 70 miejsc w Polsce takie biegi organizuje. U nas już w Warszawie 5000 biegaczy. Zakończyły się wszystkie zapisy. Minimalny wzrost, to jeszcze raz a propos Porsche 911, to 1,45 m, a wiek 14-17 lat. Uwaga, dzisiaj audycja w trójce, czyli godzina 22 z minutami. To ostatnia audycja w tym roku, więc myślę, że damy czadu i pokażemy wam, jak dużo rock'n'rollowej, wspaniałej muzyki było na przystanku Woodstock. Oczywiście będziemy wspominali Lemiego, czyli Motorhead, i podzielę się z wami dwoma nagraniami, które także na przystanku Woodstock miały miejsce. Ugly Kid Joe i Acid Drinkers grali utwory Motorhead, więc myślę, że w ten sposób będziemy mogli pokłonić się wielkiej legendzie rock'n'rolla, która niestety odeszła od nas i to jest wielki u nas smutek. Jeżeli chodzi o takie właśnie koszulki, jeszcze raz ręce do góry, pokaż ją, że ją masz, to taką koszulkę, uwaga, można wylicytować pakiety biegowe z autografem moim, czyli taka pamiątka orkiestrowa. Konkursy, trzeba wygrać konkurs, a konkursy znajdziecie u biegaczy blogowych. Ola Mądzik, Małgorzata Nowak, Marcin Krasoń, Anna
Czypczyńska, Bartosz Olszewski, Katarzyna Gorlo, Julita Kotecka. Szukajcie, bierzcie udział w konkursie, zdobywajcie takie piękne rzeczy, jak właśnie pakiet startowy. Pamiętajcie także o tym, już możesz mieć ręce trochę do dołu, że takie puszki, przepiękne, 120 tysięcy takich puszek. Imponuje mi to, że gramy na całym świecie, że w samej Anglii 13 sztabów, że w Nowym Jorku w trzech miejscach, w trzech różnych klubach Bubel organizuje finał. Aha, Bubel, jeżeli mnie słyszysz teraz i widzisz, kolejna paczka z gadżetami pędzi do was, abyście mogli licytować, bawić się, żeby to się dużo z tego dobrego działo. Pamiętajcie także, już odejdźcie troszeczkę na chwilę, o naszych identyfikatorach. Tak one wyglądają. Ile będzie w Dolsku wolontariuszy? 35. 35. Oni będą mieli wszyscy takie właśnie identyfikatory. QR kod, znaczek hologramowy, nasz numer, nazwisko, ten sam numer później jest na wieczku tej skarboneczki. Bawcie się, niech ten dzień będzie bardzo pogodny, tak jak dzisiejszy dzień, pełen słońca. Liczcie te pieniądze, róbcie to wszyscy razem. Pamiętajcie, że oprócz tego, że pomagamy sobie, jesteśmy razem. I to jest chyba najważniejsze i najbardziej miłe w tym wszystkim. Przez cały czas sztaby do nas przyjeżdżają. Jeżeli macie ochotę i czas do nas wpaść, no to my także mamy dla was czas. Sztab z Dolska, czyli niedaleko Poznania, tak dobrze mówię, o, znają podobno dobrze krówkę. No dobrze, niech im będzie. Krówka zna ich. W takim razie wpadajcie, jeżeli tylko macie ochotę, bądźcie razem z nami. Jeszcze raz, audycja dzisiaj o godzinie 22 z minutami. Wchodźcie na Facebooka mojego, wchodźcie na Facebooka orkiestrowego, wchodźcie na wszystkie te zajawki internetowe, które mówią o nas. Dziękujemy za słowa wsparcia. Ogromne, przemiłe, cudowne. Bardzo, bardzo miło to czytać i myślę, że każdemu z nas, kto wspiera orkiestrę i kto jest z orkiestrą, ma w tym takie poczucie wspaniałego ducha. A więc uwaga, to jest Dols. Przyrządy do machania są, do góry przyrządy do machania. I machamy i ja mówię siema, wy od... Najpierw ja siema, później wy siema. Dols pozdrawia całą Polskę, cały świat. Siema! Siema! Sąsiedzi zwariują. I do ogrywka, niestety, moi drodzy, ale zapomniałem o tym, że w naszym Siema Shopie mamy hit, absolutny hit. Oprócz tych przepięknych koszulek dziecięcych mamy te piękne body, zobaczcie, pokażcie je. To są cudowne rzeczy. Gdzie jest jeszcze granatowa? Gdzie jest jeszcze granatowa? A nie, jeszcze, o, tutaj jeszcze jest, jest czerwona. Są tak ładne, że zabrakło, ale tylko na chwilę. Zamawiajcie, żeby dzieci, które się rodzą w Polsce, a przeciętnie rodzi się 1200 dzieci każdego dnia, żeby mogły taki prezent od was otrzymać. Tym samym będzie to wspaniałe wsparcie dla orkiestry naszych programów medycznych, czyli będzie coś bardzo ładnego. I teraz naprawdę będzie siema. Siema! Siema! I okej. Okay.